Drodzy, dzisiaj powoli będziemy kończyć nasze misyjne, drugie misyjne rozważania. W dzisiejszej nauce sporo rzeczy spróbujemy sobie podsumować w taki klarowny sposób i może dzisiaj będzie trochę bardziej emocjonalnie niż zwykle, ale nie zawsze trzeba mówić do rozumu, bo człowiek to nie tylko rozum, człowiek ma również sferę emocjonalną i ona też trochę podbudowuje tę naszą wolę, bo ją porusza do działania. Zobaczcie, że powiedzieliśmy sobie w ostatnich dwóch dniach sporo o tych obowiązkach stanu, o porządku obowiązków, o obowiązkach stanu i czasem może nam się wydawać, że może jednak źle wybrałem, może źle wybrałam. Może to jednak ten Franek z parteru byłby dla mnie lepszy niż ten mój chłop w domu, a może ta Zośka z pierwszego piętra byłaby po prostu sympatyczniejszą żoną niż moja małżonka. Czasem tak nam się może wydawać. No pytanie, czy ten Franek z parteru też byłby szczęśliwszy z tobą? Może się akurat modliło dobrą żonę? Moi drodzy, no nie wiemy. Znaczy, jedno wiemy na pewno, że to, co Pan Bóg pobłogosławił sakramentem, nigdy nie jest pomyłką, nigdy nie jest błędem. Bo to, co Pan Bóg pobłogosławił sakramentem, jest potwierdzeniem, Bożym potwierdzeniem, że to jest wybór najlepszy dla Ciebie. I że to jest Twoja droga, w której masz się uświęcić. I czasem po ludzku pomyślimy sobie, że może to jest pomyłka, bo jakoś często się kłócimy, bo jakoś się nam charakter nie zgadza. Ale no nie ma się co oszukiwać. Dostajemy na drodze takich ludzi, przy których mamy się uświęcić. Jeśli ktoś ma trudny charakter i potrzebuje dużo uświęcenia, no to czasem przy boku dostanie więcej trudnych osób, żeby po prostu szybciej się uświęcać. Podobnie z księdzem, jak ma jakiś szczególnie trudny charakter, to Pan Bóg na pewno mu znajdzie takich parafian, którzy sprawią, że po roku będzie święty, prawda? Bo każdy idzie na tą drogę, która ma mu pomóc się uświęcić, na której dojdzie do zbawienia. I zwłaszcza jeśli już Pan Bóg coś potwierdzi sakramentem, to nie ma tutaj mowy o pomyłce. I to też nie jest jakaś loteria, że Pan Bóg sobie gdzieś tam w 1322 roku wymyślił, że nie wiem, że Krysia wyjdzie za Maćka z Sochaczewa. To jest zawsze wspólne spoglądanie woli Bożej i woli Twojej. I zawsze to jest wspólny wybór Twojej woli i woli Bożej. Przeczytamy u świętego Pawła, że to Pan Bóg jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnie z wolą Bożą. Dlatego tu nie ma tak, że my jesteśmy tutaj pozbawieni wolności, ale Pan Bóg nam pozwala działać zgodnie z Jego wolą. I w sytuacji powołania trzeba pamiętać, że Bóg jest poza czasem. I na tę rzeczywistość nasza wola spogląda razem z Jego wolą. I On czasem tak tę rzeczywistość właśnie przedstawia, żebyśmy zapragnęli tego, czego On pragnie. I kiedy On to błogosławi sakramentem, to nie ma tutaj mowy o błędzie, o pomyłce. I trzeba o tym pamiętać, że jeśli Twój stan jest pobłogosławiony sakramentem, to jesteś na dobrej drodze, która czasem będzie wyboista i czasem będzie trudna, bo jesteśmy ludźmi. Twój mąż jest człowiekiem. Zapewne wspaniałym, ma zalety, ma dobre cechy, na pewno Cię kocha, ale ma też wady. I będzie zdarzało się tak, że będzie miał gorszy dzień. Twoja żona też jest człowiekiem i też ma dużo zalet.
poza tym, że jest piękna i że jest mądra, ma też pewne wady, bo jest człowiekiem i będzie tak, że będzie miała trudne dni i w tych dniach będzie z nią trudniej. Podobnie kapłan też jest człowiekiem i pomimo tego, że czasem ma jakieś zalety, to będzie mieć również wady, że czasem w jakiś dzień trudniej wam się będzie z nim dogadać, tak samo jak kapłanowi z wami. Pomimo tego, że kapłani mają często wspaniałych parafian, to ci parafianie też są tylko ludźmi i mają trudniejsze dni i czasem trudniej się z nimi dogadać, bo jesteśmy ludźmi. Ale jesteśmy ludźmi, z których każdy idzie drogą swojego powołania, aby razem dojść do jednego celu, którym to celem jest zbawienie. Ja mogę z całą pewnością powiedzieć, że jestem księdzem. Czasem widać, czasem nie widać. Teraz widać, bo mam koloratkę. Czasem nie widać, bo wyjdę do sklepu bez koloratki. No, zdarza się. Ale czy widać, czy nie widać, jestem księdzem i się z tego powodu cieszę i jestem z tego dumny. Choć nie ma co się oszukiwać, w kapłaństwie już miewałem różne chwile. Były chwile, kiedy było łatwo, lekko i przyjemnie, kiedy wracałem zadowolony po jakimś wysiłku duszpasterskim, czy cieszyłem się, że jakieś rekolekcje gdzieś przyniosły owoc, czy może była jakaś udana rozmowa duchowa z kimś, ale bywały też chwile trudne, kiedy na przykład wracałem zmęczony ze szkoły, bo na przykład był trudniejszy dzień, dzieci były jakoś tak bardziej pobudzone, albo kiedy po jednych, drugich czy trzecich rekolekcjach wakacyjnych wyjazdowych byłem tak zmęczony, że już nie wiedziałem, co z sobą zrobić, albo kiedy może czasem przyszło jakieś poczucie samotności, kiedy człowiek wracał do pustego mieszkania. W kapłaństwie przeżywałem różne chwile, tak jak wy przeżywacie różne chwile w swoim powołaniu. Ale jednego byłem zawsze pewien i jestem pewien, że jestem tam, gdzie mam być. To jest też pewnie i Boża łaska, że On tę pewność wlewa w moje serce, ale zawsze byłem tego pewien, że jestem tam, gdzie mam być. I gdybym miał powiedzieć, czemu jestem księdzem, to nie wiem, czy bym umiał odpowiedzieć. W takim sensie, że znam przyczyny, które są po mojej stronie. Tak? Wiem, że w pewien sposób, no trzeba tak nazwać nieprecyzyjnie, poczułem, że Pan Bóg tego ode mnie chce, że Pan Bóg mnie do tego zaprasza. Wiem, że odpowiedziałem na to zaproszenie, bo chciałem. Wiem, że celem jest niebo, tak? Ale jakie są jeszcze dodatkowe przyczyny czy powody, które gdzieś Pan Bóg nosi w swoim sercu? To jeszcze tego do końca nie wiem. Bo On gdzieś może coś tam jeszcze wewnątrz przygotował, co jeszcze zobaczę, co jeszcze przede mną odkryje. Ja to się tak czasem śmieję, bo to na prymicjach, to nieraz mieliście prymicje w parafii, rozdaje się obrazki prymicyjne i tam jest takie hasło, cytat napisane. Tak nieraz księża się zastanawiają, co napisać i tak czasem wymyślają takie żartobliwe hasła i czasem sobie myślę, że mogłem napisać niewiastę dzielną, któż znajdzie. Ja nie znalazłem. Ale nie, to nie dlatego jestem księdzem. Natomiast zobaczcie, że czasem trudno jest precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie. Gdyby ktoś was zapytał, jeśli jesteście w małżeństwie, no czemu, mamo, czemu wyszłaś za tatę, czy tato, skąd wiedziałaś, że to akurat mama? No czasem ciężko nazwać, po prostu wiedziałeś i wiedziałaś. No czasem tak to jest. To jest jakieś takie wewnętrzne doświadczenie, które bierze się też no, z tej intymności z Bogiem, o której już mówiliśmy, który to Bóg no, tak porusza serce i porusza wolę, że ty po prostu wiesz.
Ja to się czasem śmieję, że w tych przyczynach po stronie Pana Boga też może być to, że mi osobiście ciężko jest być w dużej grupie ludzi. Jak mam za dużo ludzi wokół siebie, to się denerwuję. No nie lubię być w dużych zgromadzeniach. Tak sobie myślę, że może Pan Bóg znał tę moją słabość i wiedział, że gdybym siedział po tamtej stronie na niedzielnej mszy świętej, pewnie bym się denerwował, że ktoś za blisko siedzi z prawej i lewej strony i bym go łokciem po żebrach musiał przesuwać. To mnie Pan Bóg wyciągnął tutaj, mam dużo miejsca, nad rękami sobie machać, nikogo nie uderzę, tak? Pan Bóg ma jakieś swoje przyczyny i powody, bo wie, którą drogą nas poprowadzić do świętości. Jeśli uważamy coś sakramentem, to nie ma tutaj nigdy mowy o pomyłce. I trzeba o tym pamiętać. I to jest, pamięć o tym też pobudza do takiej gorliwości, bo w takiej chwili trudnej, kiedy przyjdzie taka pokusa rezygnacji czy pokusa zniechęcenia, to jest wtedy łatwo sobie przypomnieć, nie, to jest chwila trudna, ale jestem na dobrej drodze, ale muszę iść do przodu i dojdę do przodu. Ale żeby mieć w sercu to przekonanie, trzeba też właśnie ciągle wracać do tej intymności z Bogiem, z której to intymności będzie rodzić się pewność, w którą stronę masz iść, jak masz iść, jak rozwijać to swoje powołanie, jak żyć tymi obowiązkami stanu. I z tej intymności z Bogiem będzie rodzić się wytrwałość na tej drodze, na której jesteś. Ja bym chciał Wam przytoczyć pewną historię z Pisma Świętego. Jak już Wam mówiłem wcześniej, bardzo lubię proroka Eliasza. I jednym z ulubionych moich momentów w życiu Eliasza jest śmierć Eliasza. I oprócz Eliasza lubię proroka Elizeusza, który był uczniem Eliasza. I z życia Elizeusza tak się składa, że najbardziej lubię również śmierć Elizeusza. Jednak te śmierci prorockie były nieraz bardzo charakterystyczne. Tuż przed śmiercią Elizeusza w Izraelu panowała wojna z Aramitami. I przeczytamy, że król Joasz miał wyruszyć na wojnę z Aramem i wcześniej przybył do proroka Elizeusza poradę, po błogosławieństwo. I scena wygląda w ten sposób. Kiedy Elizeusz zapadł na śmiertelną chorobę, przyszedł do niego Joasz, król izraelski, i płacząc przytulony do jego twarzy mówił: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. Elizeusz zaś rzekł do niego: weź łuk i strzały. I przyniósł do niego łuk i strzały. Wtedy on rzekł do króla izraelskiego: połóż rękę na łuk. Król położył swą rękę, a Elizeusz nałożył swoje ręce na ręce króla i powiedział: otwórz okno od wschodu. Kiedy otworzył, Elizeusz rzekł: strzelaj. I strzelił. A on rzekł: to strzała zwycięstwa od Pana, strzała zwycięstwa przeciw Aramowi. Pobijesz Aram w Afek doszczętnie. Następnie rzekł: weź strzały. Kiedy je wziął, rzekł do króla Izraela: uderzaj w ziemię. A on uderzył 3 razy i zaprzestał. Wtedy mąż Boży rozgniewał się na niego i rzekł: trzeba było uderzyć 5 albo 6 razy. Wtedy byś pokonał Aram doszczętnie. Teraz zaś pokonasz Aram tylko 3 razy. Elizeusz umarł i pochowano go. Zobaczcie, scena jest taka. Elizeusz jest już starym człowiekiem, trzeba powiedzieć, u schyłku swego życia. I przychodzi do niego Joasz z prośbą o radę, z prośbą o błogosławieństwo. Elizeusz każe mu wypuścić strzały, pomaga
Joaszowi naciągnąć łuk, ten stary człowiek, i wypuszczają strzałę. I mówi mu Elizeusz: pokonasz Aram, odniesiesz zwycięstwo. A następnie każe Joaszowi uderzać strzałami o ziemię. I jak słyszeliśmy, Joasz uderzył o ziemię 3 razy. 1, 2, 3. I zaprzestał, skończył. I jak widzimy, Elizeusz się bardzo rozgniewał. Powie: dlaczego przestałeś? Dlaczego zaprzestałeś uderzać strzałami o ziemię? Dlaczego uderzyłeś tylko 3 razy? Gdybyś uderzył 5 albo 6 razy, pokonałbyś Aram doszczętnie. Pokonałbyś Aram doszczętnie. Skąd Elizeusz wiedział, że nie wystarczyło uderzyć 3 razy? Bo Elizeusz był w intymności z Bogiem. Natomiast Joasz potrzebował doradzić się kogoś, kto tej intymności z Bogiem jest. I usłyszał od Pana Boga poprzez proroka: uderzaj o ziemię. I uderzył 3 razy i przestał, ale zobaczcie, Pan Bóg nie kazał przestać. Prorok mu nie powiedział, że Pan Bóg ci kazał przestać po 3 razach. Nie powiedział mu: uderz 3 razy, powiedział: uderzaj. I nie powiedział: stop, nie powiedział: dość. Dlatego mu powie: czemu przestałeś? Gdybyś uderzał dalej, gdybyś uderzył 5, 6 razy, pokonałbyś wroga doszczętnie, bo tyle razy należało uderzać. I czasem bywa tak, że kiedy nam braknie tej intymności z Panem Bogiem w naszym powołaniu, to uderzymy 1 raz, uderzymy 2 raz, uderzymy 3 raz. I kiedy widzimy, że jeszcze nie ma zwycięstwa, że jeszcze pojawia się trudność, to się wycofujemy, to się poddajemy, przestajemy próbować, przestajemy uderzać, brakuje nam wytrwałości. A Pan Bóg mówi: po to ci tam postawiłem, żebyś uderzał dalej, żebyś uderzała dalej. Po to jesteś na tej drodze powołania, by się nie poddać, by nie zaprzestać. I czasem Pan Bóg nieraz patrzy na nas i pyta: czemu uderzyłeś tylko 3 razy? Czemu nie spróbowałeś 4? Czemu nie spróbowałeś 5? Gdybyś uderzył 5 lub 6 razy, pokonałbyś wroga doszczętnie. I tu jest odpowiedź czasem na te różne trudności, które przychodzą w naszym powołaniu i te chwile zniechęcenia. Nieraz się pytamy, ile razy mam przebaczać. To tylko 7 razy. Nie, nie 7, nawet nie 77, ale uderzaj dalej. I 78 czy 9 raz, jeśli trzeba. A zobaczysz, że nadejdzie dzień, że pokonasz wroga doszczętnie. Tylko uderzaj dalej, nie przestawaj. I zobaczysz, że przez tę wytrwałość ocalisz siebie. I ocalisz tych, których powołanie dostałeś wokół siebie. My jako kapłani też mamy czasem taką pokusę, by przestać uderzać tymi strzałami o ziemię. Jest czasem taka pokusa, kiedy wraca się ze szkoły 1, 2 czy 3 dnia i te dzieci wydają się jakieś takie nierozgarnięte, by przestać próbować, by spisać na straty. Czasem jest taka pokusa, gdy się spotyka kogoś w kancelarii i bywa, że przychodzi jedna trudna rozmowa, druga trudna rozmowa, trzecia trudna rozmowa i też jest pokusa, by spisać na straty pół parafii. A Pan Bóg mówi: nie, uderzaj dalej. Czasem w parafii zrobi się jedne rekolekcje, drugie, trzecie i nie widać jakiegoś owocu, ale Pan Bóg powie: nie, uderzaj dalej. Gdybyś uderzył 5 lub 6 raz, nie przestawaj, uderzaj dalej i zobaczysz, że nadejdzie dzień, że pokonasz wroga doszczętnie i przez wytrwałość ocalisz duszę swoją i przez wytrwałość ocalisz tych,
którzy zostali Ci dani. I to jest, moi drodzy, nasza droga, z którą wiąże się wspaniała, piękna obietnica, że tam u celu czeka Ojciec, czeka Bóg, który Ci powie: jestem z Ciebie dumny, żeś szedł i szła tą drogą. Ja czasem w tych chwilach trudnych, kiedy jest taka pokusa, by się zrezygnować, ja lubię sobie patrzeć na krzyż. I widzę tam na krzyżu Chrystusa, który się nie poddał. Chrystusa, który nie zszedł z drogi, którą przygotował mu Ojciec i na którą on sam się zgodził. I lubię właśnie patrzeć wtedy na krzyż i pomyśleć, jak Ojciec mówi do Syna: Synu, jestem z Ciebie dumny. Synu, jestem z Ciebie dumny, żeś wytrwał do końca, żeś doprowadził moje dzieło do końca. I czasem w tych chwilach trudniejszych lubię sobie też pomyśleć, patrząc na krzyż, że i do mnie mówi tak Ojciec, dobry Ojciec: Synu, jestem z Ciebie dumny, że doprowadzasz dzieło do końca, że wytrwałeś do końca, że idziesz dalej, że próbujesz dalej. I to są słowa, które Ojciec chce kierować do każdego z nas. Synu, córko, jestem z Ciebie dumny, ale próbuj dalej, uderzaj dalej i zobaczysz, jeśli uderzysz 5 lub 6 razy, pokonasz wroga doszczętnie. I potem Pan Ci powie: dobrze, sługo, dobry i wierny, wejdź do radości Twego Pana. Amen.